2 miliony na promocję języka śląskiego i śląskiej kultury od polskiego rządu. Taką decyzję przekazała dzisiaj ministra edukacji Barbara Nowacka, która uczestniczyła w spotkaniu z młodzieżą w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Choć prezydent Andrzej Duda ustawy o języku śląskim jako regionalnym nie podpisał, rząd nie odpuszcza i składa Ślązakom obietnicę wsparcia. Fatima Orlińska. O tym, że Ministerstwo Edukacji szuka rozwiązania, które wsparłoby promocję kultury i języka śląskiego, mówiono już końcem maja, kiedy prezydent Duda zawetował ustawę o języku śląskim. Tydzień później właśnie na Śląsku szefowa resortu przekazała, że rząd premiera Tuska obiecane wsparcie zapewni. 2 miliony złotych, które w budżecie na ten rok były zabezpieczone na poczet realizacji założeń ustawy, trafią bezpośrednio na Śląsk. Pan prezydent nie będzie decydował w taki sposób o budowaniu tożsamości. My wiemy, że ona jest, wiemy, że potrzebuje wsparcia, wiemy, że język śląski istnieje. Nawet pan prezydent jakby krzyczał najgłośniej, temu nie zaprzeczy. I pieniądze, które przeznaczyliśmy na wsparcie języka śląskiego, będą przez pana ministra finansów wnioskowane o przekwalifikowanie na wsparcie kultury i tożsamości śląskiej. I te pieniądze zostaną na Śląsku. Tak przygotujemy programy, żeby dokładnie działały na rzecz tego, czego miały działać. Budowania języka śląskiego, tożsamości śląskiej, kultury śląskiej. Bo jak podkreśla przedstawicielka rządu, różnorodność Polski jest jej siłą, a nie zagrożeniem. O potrzebie budowania śląskiej tożsamości mówili podczas spotkania z ministrą i śląską kuratorką oświaty również młodzi ludzie. Wojewoda Marek Wójcik podkreślił, że takie spotkania odbywają się regularnie i nie pierwszy raz wybrzmiewa potrzeba nauki języka śląskiego. Pytają o edukację regionalną, to jest temat, który jest dla nich po prostu ważny. Więc język śląski, edukacja regionalna to nie jest tylko temat stowarzyszeń, które od wielu lat walczą o uznanie języka śląskiego, ale to jest też temat na przyszłość, temat młodych ludzi, którzy dziś mają kilkanaście lat i po prostu chcą uczyć się języka śląskiego w swoich szkołach, chcą języka śląskiego używać. 2 miliony złotych dobrze wykorzystamy w tym roku właśnie na edukację regionalną, na naukę języka śląskiego, na przygotowanie w przyszłości nowych nauczycieli, którzy będą mogli również uczyć języka śląskiego. Język śląski, gdyby prezydent ustawę podpisał realnie do szkół, mógłby wejść we wrześniu przyszłego roku. Temat z pewnością powróci po najbliższych wyborach prezydenckich. Region ma czas na przygotowanie się do wsparcia edukacji, ale i pracę u podstaw, czyli przekonanie części społeczeństwa co do słuszności uznania języka śląskiego za regionalny. Na przełomie września i października będziemy serdecznie Państwa zapraszać na przystanek Śląsk w Warszawie. W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja takiego kulturalnego projektu. W tym roku chcemy również w uzgodnieniu z prezydentem Trzaskowskim pokazać Śląsk w Warszawie. Będzie Godej do mnie, będzie Kolonek, Byk, mianują Miechanka, będą Rajzy, będzie Daria ze Śląska, będzie fest, uciecha. Według danych spisu powszechnego z 2021 roku narodowość śląską deklaruje ponad 500 000 osób. Z kolei posługiwanie się językiem śląskim ponad 400 000.